Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko, dzisiaj rozwiązywanko, konkursianko, oglądamy, patrzymy na wasze prace, decydujemy, które wygrały. W trzech kategoriach, przypominamy, do wygrania były z każdej kategorii wiekowej dwa pojazdy, plus do tego piraty, powtórki. I czwarta nagroda, taka dodatkowa, czteropak z jedną ze wszystkich prac, wybierzemy jedną taką dodatkową. A co, pierwsze miejsce? Nie, tu nie ma pierwszych miejsc. Są trzy kategorie wiekowe, z każdej wybieramy jedną pracę, a ta ze wszystkich taką jedną dodatkową. Nie tyle, że najlepszą, tylko po prostu jedna, która nam zaimponiła, albo tobie, tak? Dobra, mniej gadania, więcej... Ale zanim, poczekaj, zanim zaczniemy, prosimy o łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczki. Tak jest. Dobra, przechodzimy zaraz do nagrywania, znaczy do komputera i do oglądania oczywiście prac konkursowych. O której kategorii wiekowej, Olusiu, zaczynamy? Zaczynamy od 6-9. Od 6-9, czyli od środkowej. Jest w sumie 29 prac, w sumie jest 32 zdjęcia tych prac. Bo są jedną dodatkowo wysłał jeden chłopczyk ze swoim zdjęciem, które też pokażemy. I jeden chłopczyk wysłał dwa dodatkowe rysunki bez podpisu, bo uwielbia rysować i mama chciała pokazać, jak rysuje, ale to jeden z najmłodszych. Ok, zaczynamy od pierwszej pracy. I rodacy, ta praca naprawdę, Franek Miś lat 8. Naprawdę wszystko to, co chciałeś, jest stateczek, jest tu, jest fajny napis Piratix. Bardzo ładnie to wygląda. Ładnie, możemy... Na pewno mu ładnie wyszedł bardzo ten stateczek. Ten stateczek, tak, tutaj szczegóły, Shark, Treasure, seria druga. Dobra, na razie wszystkie, a potem dopiero będziemy oceniać. Ale nie, znaczy nie, może nie tyle oceniać, co po prostu obejrzymy wszystkie z tej kategorii i wybierzemy tej kategorii pierwszą nagrodę. Oglądaj, na razie nie ma co. Dobra, Antek lat 7. Ładna. Bardzo fajnie. Dobrze, oczywiście, słuchajcie. Ładna praca. Naszego krytyka sztuk pięknych. Tutaj fajna skrzynka w 3D zrobiona. To mi się podoba. Dobrze. Stateczek też bardzo ładny. Dobrze. Kredka trochę źle nałożona, ale i tak bardzo ładna praca. Bardzo ładna praca. Słyszeliście słowa krytyki, znaczy krytyka, nie krytyki, bo żadnej krytyki nie było. Dla mnie wszystko ładnie, pięknie, może specjalnie było tak nałożone, panie znawco. Oliwia lat 9, czyli dziewczyna pierwsza się nam dzisiaj pojawiła. Jest stateczek, taki fajnie wygląda. To jest tratwa bardziej. No ale nie, on tak wygląda, stateczek jak taki, nie, posłuchaj mnie, jak taki robiony z scyzorykiem z drewna. Tratwa. Aha, tratwa, no i jak? Tutaj jakaś dzida taka, co się wbija, i są flaki krew. Flaki krew? Olek, no wiesz co, bez flaków i krwi, rwi. Fajne znowu oczy. Znowu źle nałożona kredka. To nie jest źle nałożona, nie, nie słuchajcie tata, go, to nie... Tata, słuchaj. Pani nam nawet od plastyki mówi, że to jest tam... Ja wiem, chodzi ci o to, że przebija pod spodem białe, tak? I dlatego jest źle? No tak, no dobra. Okej, okay, Olivia... Czarka ładnie zrobiona, no. Wszystkie prace są świetnie, pamiętajcie, nie słuchajcie głosów krytyki. O, tu ścienie mamy. Cień głosów, cień. Krystian lat 7. Krystian lat 7. Jak na wiek, to bardzo ładna praca. Mm-hmm. Jest to mi fajny pomysł. Lep cicho. Ale nawet lepiej nałożona kredka. Oho. Jest pochwalenie zasłania i twarz. No. Takie wiaderko wody. Znaczy, no w sensie nie widziałem nigdy statku w takim kolorze, w takim... ale tak to ładny statek. Ale ja tylko jedną rzecz, tylko się wtrącę. Fajny tu jest pomysł, zobacz, wiesz czym, że ten statek jest nabity na tą broń. Nikt na to nie wpadł. A, to dobra, to ja nie widziałem, że nie to skumałeś. No to fajne. To fajne. Jedziemy dalej, Krystian lat 7 był i teraz Heniu 7 lat. Siema Heniu! I tutaj mamy pracę, jest miecz, zastanawiam się to, co to jest, tu stateczek taki kwadratowy, no to macki. Chyba jakaś taka siki. Nie wiem, nie, ta siki, striki, ja nie wiem, czy tu nie jest przebita ściana i tu wlewa się woda. Atrament. A może atrament, masz tak, bo one przecież plują atramentem. Heniu lat 7, super. Okej. Okay. A śmiernica w każdej ma, słuchaj mnie.
Dobrze, słucham. Ośmiornica w każdej matce... jak się to? Matce, dobra, nieważne. No, w każdej tej kończynie. Ma mózg. Ma mózg. Okej, to nie wiedzieliśmy. Antoni, lat 7. Fajna praca, ma oczy... Fajne. Po imprezie. Oczy po imprezie. Ciekawe spostrzeżenie. Fajnie, zobacz, tam jest detal. Są macki zaznaczone. Albo zauważył coś dziwnego. Zauważył coś dziwnego. Jadę dalej. Super, Antoni. Mateusz, lat 8. Tutaj możesz powiedzieć, że jest źle nałożona kredka, bo są prześwity. Może na szybko, ale zobacz, tu coś jest, jakieś postać jest tutaj na tym statku. Takie creepy. A w ogóle są dwa statki. Pierwszy raz dwa statki. I zobacz, jest ta broń, harpun, którym poluje się na przykład wieloryby. Ma jakieś rogi. Teraz Oluś, ty. O, to jest, zupełnie wygląda, jakby było robione długopisem. To nie, nie, dla mnie nie wygląda. To kredka. To jest kredka. Widać specjalnie. To jest Felix, lat 6. Felix. Felix. To Felix. Nie Polak pewnie. Nie, no Polak, po polsku jest napisane. No, ale Felek. Felek to polskie imię. Felix. Aha. A nie jest przez X. Tutaj mamy broń, by zabrakło stateczka, tak jak prosiłeś, tak? Mhm. Ale może być nie polski, bo ma imię, nazwisko takie no zagramaniczne. Batelli. Czyli włoskie. I jedziemy dalej. Maria, 6 lat, czyli druga dziewczynka. Mazakami zrobione, w śmiesznym stylu. No, czy mazakami? Nie, to chyba kredki. Nie, znaczy tu mazakiem na pewno. To są mazaki. Dobra, nie wnikam. Najwyżej nam Maria przez mamę napisze, czy faktycznie nie. Tak, to są mazaki. No dobrze. Czarny mazak, pewnie ołówkiem było pierwsze. I widać, że tutaj atakuje ośmiornica stateczek. Brawo, Maria. To mi się podoba. I tu też jej brat wysłał, ale to w niższej kategorii wiekowej będą zdjęcia. Jedziemy dalej. Oliwier, lat 7. To wygląda jak taka bardziej realistyczniejsza. Tak. No, ale bardzo fajnie. Na pewno nie jak tamta postać, ale jak realistyczniejsza. Realistyczniejsza. Nie taka... na statku. Ładne macki. I ktoś jej chyba coś wbił w mackę. Nie, ale tutaj jest ten szczegół. Pamiętasz to, co ma tam na końcu? Jedna macka miała. Ten taki trójkącik, taki pachołek stawiany. Dwie macki miały. Jeden. Jeden taki trójkącik pomarańczowy, jedna miała. Dobra, jest ważne. Okej, i jest stateczek, jest na głowie. I teraz Bartek, lat 7. Bartek jest tutaj zaczepnięte. Różowo-kolorowo pasuje. Jest i stateczek, jest i broń. Jest i przychód. Dobra, i jeden dalej. I Amelia, lat 6. O, zobacz, inną broń narysowała. I tutaj jakieś znaki, tutaj są te znaki szczególne narysowane. Fajne. Jest czapa, tylko jedyne, nie ma stateczka. To mówiłeś na filmiku, że chciałbyś, żeby trzymała stateczek, prawda? Ale fajna, podoba ci się, to się cieszy. I Maciej, lat 8, bardzo fajna, taka już przedstawiająca jakąś historię. Jest jakiś rekin, jest oś kałamarnica na statku, trzymająca, jest flaga piratów i tutaj jest, a tu jest kryjowa. To jest ta kryjowa, zobacz. Zobaczcie, to jest ta kryjowa i jest tu faktycznie, wszystko się zgadza, super, bardzo fajnie, brawo, Maciej. I następna, Antek 7, lat 7, Antek, jest broń. Fajna praca, fajna, tylko nie ma statku. Nie ma statku i prosiłem, żeby był jak największa, tutaj tak z boku, trzeba było na środku, taki większy, żeby był jak największy. I kolejna, Szymon, lat 6. Fajne, ale chyba popełnił sepuku, czyli wbiła w siebie, tak wygląda, jakby ośmiornica wbiła w siebie. Nie, on po prostu nie ma broni. On nie ma broni, może... Coś. Nie, to mu wypadło, to jest broń, na pewno. Nie, to wypadło. To jest ta broń, zobacz, patrz na inny. O, Lekciusz, nie. To od razu. Dobra, okej. Okay. Jadę dalej, Franek, lat 7. To jest jakiś barman. Wygląda faktycznie, jakby ośmiornica była za barem, ale widać, że jest po walce, bo ma
na tym, na czole, plasterki ponaklejane. Fajna różowa, dziwię się, że to nie dziewczyna narysowała. Bo jest wszystko w takim kolorze, tak? Może taki akurat miał kolory, wiesz? No dobra, to mamy... A co to jest? Złota moneta. Franek lat 7. I to była ostatnia w tym... Dobra, i teraz wybiera Olek. Uwaga, werble. Patrzymy. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. I... Olek. Pipo Polek. Zastanawiam się nad... Mi się bardzo ta podoba. Też. No. Tom. Mhm. No jak na wiek to też bardzo ładnie. Mhm. Nie Tom. Tom. Mhm. I jeszcze Tom. Dobrze. Bo mi się podoba ta kara. No dobra, ty wybierasz. Tylko werble i decyzja. Dobra, nie, ta Oliwiera odpada, brawo, trzecie miejsce. Znaczy trzecie nie ma nagrody, niestety. Nie trzecie miejsce, nie ma trzecie miejsca. Jedna praca, która się podobała, tu nie ma miejsc, tak? Tak, to drugie miejsce w tej kategorii. I wygrywa, bo będziesz mylił. No i wygrywa ta. Wygrywa Antek, lat 7 w kategorii od 5 do, nie, od 6 do 9. Najmłodszą. Okej, już. I jedziemy z pierwszą pracą. Pierwsza. No, otwórz się. Coś tutaj migocze się otworzyło. Dobra, pierwsza praca, Oluś, imiennik twój, lat 5. Mi się bardzo podoba, tak śmiesznie zrobiona. Fajna bardzo praca. Fajna. Brawo, Luś. To jest to, co mówiłem, że jeden z naszych widzów wysłał jeszcze dodatkowe prace, niezwiązane z tym konkursem. To jest jedna z nich. Teraz będzie druga. A praca tego chłopczyka, zaraz powiem ci, która była na konkursie. Nie, to nie jest Uśmielnica, też nie jest związane. Chciał nam wysłać jakieś tam dodatkowe prace. Tu mamy Kuba, 4,5 lat, ale przewiń. Brawo Kubuś za odwagę, że nam się pokazałeś. I tu mamy zdjęcie, bardzo fajne. Jest stateczek, fajne, jest broń, jest pachołek. Tak jak wszystko powinno być. Brawo Kuba, 4,5 lata. Grześ lat 5, ale fajne. I jest tutaj... Ten ultra rzadki jest. Jest ultra rzadki, jest stateczek, jest wszystko, co powinno być. Każde szczegóły, nawet macki są wszędzie pozaznaczane. Mamy Kajetan. Tu jest prawie 5 lat. Kajetan, też fajnie, stateczek. Wszystko jest. I to jest Julek, które były wcześniejsze prace, tak? Te, co były bez podpisu. Tutaj Julek, lat 5. Widać, że sam wszystko rysował. Super, bardzo fajnie. Oczka. O, kolejny Olek. Taka chyba najedzona ta kałamarnica. Bo jest taka lekko grubsia, ale fajniutka. Podoba nam się. Tutaj są chyba jakieś rybki pływają. I kolejna. I to już wszystkie. I Olusiu, decydujesz, czy może ja, albo nie. Ty decyduj, ty wybierz. No. Albo to. No to decyzja, czy Kuba, czy Grześ. Albo czekaj, jeszcze ta sobie. Ale mi się ta jeszcze podoba. Dobra, Kuba. Albo to. Kuba, Grześ, Kuba, albo Grześ, Kuba. To nie, Kuba, Grześ. No. No to wybiera i wygrywa. Grześ. Wygrywa Grześ, brawa dla Grzesia. Dwa stopeczki plus mamy powtóreczki. Jadę dalej kategorię tą dodatkową, przyznamy na sam koniec, tak? Mhm. Teraz idziemy do punktu najstarszej grupy, a na końcu wybierzemy pracę, która ten dodatkowy czteropak dostanie od nas. Okej, teraz najstarsza grupa od 10 wzwyż, jedziemy. Pierwsza praca, tutaj musimy sobie powiększyć, bo tu jest na dole. Marlena, lat 10. Bardzo fajnie, nietypowo zupełnie, bo jest twarz, jest zupełnie inaczej przedstawiona. Piękna praca, bardzo ładnie i zupełnie innym stylu, nie, bo tam twarzy nie było widać, ale bardzo mi się podoba, jak z jakiejś bajki trochę, nie? To mamy pierwszą i z tyłu jest... Ale jakby... trochę jak wydrukowane, bo tu ładne, strasznie narysowane, pocieniowane wszędzie. Ale naprawdę, bardzo ładnie, brawa, super praca, musiałaś naprawdę przy tym dużo pracować. Franek, lat 11, możemy powiększyć trochę.
Franek lat 11, macki są. Fajna praca. No. A zamiast tateczka ma chyba tatę trzyma, bo jest w czapeczce. No dzięki, że będzie zjadał ośmiornica Franek. Brawo Franek. I jedziemy z następną. Tu Łukasz lat 10. Jest tateczek, jest broń troszeczkę, jest... jest w wodzie, bo rybka jest wszystko. O, widzisz? Nikt chyba do tej pory nie narysował, że to jest w wodzie pływa. Olek! No co ty robisz? No co ty? No, dawaj. To mamy teraz Tymon na 12. Ole, super. Taki trochę... A, to jest taki z pojazdów Piratixów. Więc zauważyłem, bo oni mają flagę zawsze. No dokładnie, jest super, ale bardzo ładnie, super, fajne oczy. Bardzo dokładnie. Nam się podoba, brawo Tymon lat 12, Oliwier lat 10 i znowuż straszna. Nabita. Taka jest trochę straszna. Creepy, jak to mówią, jest flaga piratów, Oliwier 10 lat. Super i kolejna też bardzo Tymek, ładnie, Tymek lat... Tymek? Tak, tam był Tymon, tu jest Tymek. Jest na jest Shrek. Stateczek. Oj, Shrek, ale nie, to nie jest Shrek, to jest ta taka nie kamanica, tylko Kraken. No, z tego statku. Ale nie mów tak do mnie. To jest Shrek. To nie mów, możesz powiedzieć, tato, poproszę, nie odzywaj się. To jest Shrek. Dobra, to jest Shrek, ale naprawdę przypomina Shreka, ale mi się praca bardzo podoba. Mi też. Jedziemy dalej. Ignacy 10 lat. To są monety. To jest na pewno Ignacy napisane? Ignacy, tak. I-G-N-A-C-Y. Ignacy. Dobra. Ignacy lat 10, ośmiorniczka i jest koło... tutaj jest flaga statkowa. To jest statek, a tu jakby był na statku. To no, widzisz? Jest. Jest na statku i trzyma statek. Jest bardzo fajny pomysłowo. Jest z broni, są monety. Brawo Ignacy, 10 lat i... Ostatnia. Wybieramy teraz... trzecią i na końcu czekajcie do końca, będziemy wybierać nie, pracę ta, dodatkową. To kto? No czyli mamy albo Marlenę, albo no uwaga. To jest Marlena i Marlena 10. Marlena 10 i Tymon 12. Wiek starszy. No starszy, obydwie prace są fajne, w zupełnie innym stylu. Ale to jest realistyczne. I mega, mega, czyli wygrywa, tak? Nie wygrywa. Aha, jeszcze nie, przepraszam. Ta jest bardziej realistyczna. No. A ta jest... Aha, dobrze, przepraszam. Przeszkodziłem krytyką, przepraszam najmocniej. Widzicie, ja już tutaj jestem niepotrzebny na tym kanale. Kompletnie nie przypomina tamtej ośmiornicy, tak. Ale to jest po prostu idealnie krytka nałożona, wszystko poczynała. Dobra, a to tam... Tymon. Tutaj jest właśnie taki fajny statek. Ładnie tutaj obrysowane te matki, mają wzory, ma tą, no nie ma, już nie będziemy jej szukać, no szkoda, ten, nie będziemy marnować czasu i was zanudzać. I Olusiu, to która? Nie ma co się oszukiwać, no. Czyli? Marlena lat 10. Marlena lat 10, wygrane na czym dwa stateczki, pojazdziki lądują do ciebie, plus jakieś powtóreczki Piratixów. Okej, i Olek na końcu, już podjął Olek decyzję, więc tu nie będziemy zajmować wam czasu. Nagroda dodatkowa leci do przedziału 3-5, a praca to jest kogo? Olek, pokaż, przewiń i powiedz, kto wygrywa nagrodę dodatkową. Dodatkową nagrodę wygrywa Kuba. Kuba, czyli ten oto przystojniaczek. Kubusiu, gratulujemy. Czteropak. Czteropak leci. Dlatego wygrałeś za odwagę, że się pokazałeś. Za odwagę, że się pokazałeś. Super, Rosko, dziękujemy. To tyle, bo zjedzą nas motyle. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. A poczekaj jeszcze, papa jest? Pa, trzymajcie się, hej! Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim, którzy rysowali. Dziękujemy za pracę. Nara, pa!